były dwie prace, dlatego mam dobrą emeryturę. 30 lat pracy musiało być chyba. 40. Jak ktoś pracował, ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie według pani na tej emeryturze? Jak to jest sam, ile powinien zarabiać? W naszym mieście? Tak. W naszym mieście opłaty, wszystko. Tak, to na wszystko wystarczyło. To tak 3000. Czy za 3000, ale bez wakacji jakichś zagranicznych, tylko tak, żeby... No, jeśli zdrowie pozwoli. Czyli nie. Czyli przy 3000 da się jeszcze jechać na wakacje, spokojnie. Jeśli na jedną osobę może być. No tak, bo jak dwójka to już jest 6, tak? To już jest coś. No to jest coś, w zależności jak żyjemy, na co sobie pozwolimy. Jak ktoś oszczędza, na co wydaje, ile wydaje. A wie pan, że stare ludzie zawsze oszczędzają. Musi pani tych podwyżek prądu, wody, gazu teraz? Na razie nie wiem, pani ile będzie. Jeszcze pani nic nie wie, nie ma prognoz żadnych. Nie wiem nic, zobaczę jak dostanę fakturę. Dobra, dzięki, miał się do widzenia. 20 lat i mówi, że ma mało, to można rzekać teraz? No, zależy co robił. Nie, że krótko po prostu. No. Że mu się należy, bo... Ale nie może chyba ten co 40, co pracował ten... Oczywiście, że nie. Bo jeden 20, drugi 40. Czy są uczciwe według pani? Kto ile sobie zasłużył, tyle ma? Tak. Jak pracował 40 lat, to ma emeryturę. Jak pracował mało, może dorabiać chyba, tak? No to niech pracuje teraz. Mam takie pytanie o niedziele handlowe szybko. Czy powinien... Mogę pytanie? Czy jest pani zadowolona z swojej emerytury? Czy w Polsce są wystarczające emerytury, czy za małe, czy za dobre? Zależy jak kto się utrzymuje. Ale pani, jest dobra emerytura u pani? Oczywiście, że jest dobra. Czy pani zadowolona? Bo większość tu narzeka. Jest te 2-3 tysiące u pani? Więcej. No to poniżej dwóch wszyscy mają większość. A no to niech mają. Dużo lat pracy, bo jak to wygląda? Opłacić. Jakbym miała 3 tysiące, to mi starczy. Pani ma emerytury. Czy są pani zadowolone ze swoich emerytur? Czy... Nie. Nie. Przepracowałam 30 lat i mam niewielką emeryturę. Jest chociaż 2 tysiące, czy mniej? Nie ma. Nie ma. No to musi być ciężko. Sama pani jest, czy we dwójkę? Sama. Jak pani sobie teraz radzi? Dzieci dopomagają. Dlaczego pani była bez pomocy ciężko? Nie, absolutnie nie dałabym rady. No bo teraz te podwyżki prądu, wody, gazu. Jestem człowiekiem chorym, leki są mimo wszystko drogie. Niestety. Do lekarza da się dostać? Teraz no, na NFZ? Oczywiście, muszę. Muszę. Tak. Pani na prywatnie, pani nie chodzi do lekarza. Z czym? No nie da się, no bo jak? Z takimi pieniędzmi jak my mamy emerytury, proszę pana, to jest śmiech. To ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie? Jak ktoś jest sam, powiedzmy. Ile musiałoby być, żeby tak bez szaleć, tak żeby na wszystko opłacić? Jakbym miała 3 tysiące, to mi starczyło. Czy pani by nie narzekała, 3 tysiące by było ok? Starczyło. Tak, na jedzenie, na opłaty, żeby wszystko żyć. Wszystko bym dała radę. A to większość ma poniżej 2,5. Ja mam 300-400 zł prawie płacę na leki. Leki. A teraz ten gaz, woda, jeszcze prąd, co pani zrobi? To tyle będzie. Normalne, trudno. Trudno. Trzeba płacić.